Które wyrażenie jest równoważne wyrażeniu x dodać 2y, dodać x, dodać 2? Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują. No dobrze, no to ja sobie to przepiszę tutaj, czyli mam x dodać 2y, dodać x i dodać 2. No to mogę to troszkę uporządkować. Może zacznę od tego, że zauważę, że tutaj x występuje w dwóch miejscach, czyli na razie zmienię kolejność. Napiszę x dodać x. To są te dwa x. -y. No i teraz przepiszę resztę, czyli dodać 2y, dodać 2. No i teraz te dwa x -y mogę do siebie dodać. I to będzie po prostu 2x. x to jest 2x. No i to, co tutaj zostało, to jest dodać 2y, dodać 2. No i teraz popatrzmy, czy to przypomina któreś z tych dwóch wyrażeń, które tutaj mam. No, popatrzmy na to drugie. Tutaj mam 2x, dodać 4y, dodać 4. No to widzimy, że to na pewno nie jest równe temu. Czyli to na pewno nie jest dobre rozwiązanie. Mogę już je wykreślić. Bo tu mam 2y, a tu jest 4y. Tutaj mam 2, a tu mam 4. To jest nierównoważne. A co z tym pierwszym? No w tym pierwszym wygląda, że tutaj wyciągnęli dwójkę przed nawias. No to zobaczmy, czy możemy tutaj tę dwójkę wyciągnąć przed nawias również w naszym wyrażeniu. Wszędzie tutaj jest dwójka, więc możemy spróbować ją wyciągnąć. Czyli napiszę, że to się równa. 2. No i zobaczmy, co zostanie w nawiasie. Z tego pierwszego zostanie x. Z tego drugiego wyrażenia, gdy dwójkę wyciągnę, zostanie mi y. A z tego, jak dwójkę wyciągnę przed nawias, to zostanie mi jedynka. No i to się zgadza. 2 razy x to nie 2x, 2 razy y to będzie 2y, 2 razy 1 to będzie 2. No ale widzimy, że to wyrażenie, które tutaj mamy, jest równe temu pierwszemu z naszej listy, tutaj odpowiedzi. Czyli tą odpowiedź byśmy zaznaczyli. Tak, to jest dobra odpowiedź. A skoro to pasuje, no to nie zaznaczę oczywiście tej ostatniej, która mówi, że żadna z powyższych odpowiedzi nie pasuje.